Cześć, zapraszam na 7 wspaniałych pytań. Kto cię w Gdańsku uczył robić kotlety i czy był to nauczyciel tylko od kotletów? No to jest bardzo łatwe pytanie, bardzo przyjemne. Praktycznie wszystkiego, czego powinien się nauczyć młody człowiek opuszczający dom rodzinny, nauczył mnie Artur Siódmiak, mój stary, dobry przyjaciel. Golenia też, zawsze patrzyłem jak się goli i mi jeszcze niekoniecznie wyrósł zarost, ale pilnie się uczyłem. Dziękuję Siódem za szkołę życia. Dlaczego w pewnym eleganckim lokalu w Gdańsku w środku nocy pojawiłeś się w bluzie, w krótkich spodenkach i w klapkach? Odpowiedź jest bardzo prosta, gdyż zatrzasnąłem mieszkanie i nie miałem klucza, a to była późna godzina nocna, a mój współlokator, nie będę wymieniał nazwiska, Siódem, był wtedy na imprezie, musiałem iść te klucze odebrać. Pozdrawiam cię, Siódem. Jak to było z laptopem, którego zapomniałeś na lotnisku w Krakowie? Graliśmy mecz Ligi Mistrzów z Kielcami. Od razu po meczu pojechaliśmy do Krakowa, gdyż na drugi dzień wcześniej rano mieliśmy lot do Frankfurtu. Już nie pamiętam, ale jakoś tak, że mieliśmy mało czasu do następnego meczu. Korzystając z okazji, zaprosiłem kilku moich kolegów, żeby tak troszeczkę oprowadzić ich po Starówce, pokazać im, jakie te nasze polskie miasta są piękne. No i na drugi dzień na lotnisku było strasznie dużo ludzi, było strasznie gorąco. I cały czas przez te megafony ktoś krzyczał, że osoba, która zostawiła laptop w punkcie kontroli, jest proszona o odebranie laptopa. No ja już chyba po czwartym czy piątym komunikacie powiedziałem, już taki zirytowany, co za idiota mógł zostawić laptop. Dopiero jak wylądowałem w Frankfurcie, zacząłem, że moja torba laptopa jest pusta. Zdarza się. Kiedyś król tygodnia, teraz król życia. Zgadzasz się z tym określeniem? Jak byłem młody, bywałem królem tygodnia, nie zaprzeczam. Teraz król życia, może nie król życia, ale jestem szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, mam wspaniałą rodzinę, którą serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkim, żeby mieli takie życie jak ja. Czy ryby biorą w tym roku? Nie, nie biorą, sandacze się na mnie pokłóciły, ze mną się pokłóciły, pogniewały się na mnie, nie chcą brać. Czy zdarza ci się spóźniać na transmisje telewizyjne? Do nas dołączył Marcin Lijewski. Cześć Marcin. Państwa. Maratonem się wytłumaczysz, czy jakiś... jest to jakieś wytłumaczenie. Był maraton, nie wiem, czy oni jeszcze biegną. Teraz Marcin. Wiem dokładnie, że Aleja Sikorskiego to nie jest ulica Sikorskiego. Okej, okay, ale poznałem trochę Warszawy, także... Bije się w serce, spóźniłem się raz czy dwa, może trzy, ale to była wina korków, złej nawigacji i za trzecim razem policja się na mnie uwzięła. Pozdrawiam policjantów. Na koniec zaśpiewaj Majka Jeżowska i na raz, na dwa, świat za uszy dziś złap. Pozdrawiam. Na raz, na dwa, Rio! Świat za uszy dziś złap.